Ten radosny dzień dla nowo powstałej fundacji. Rozpoczniemy od tego bardziej smutnego momentu, bo jak wiemy wszyscy, wczoraj wieczorem odszedł do pana Andrzej Wajda, wielka postać polskiej kultury, ponad pół wieku tak głęboko i wspaniale zapisany w te najnowsze dzieje Polski, nie tylko w kulturę, ale też w życie społeczne, w życie Polski całej. Więc może powstańmy i chwilą cichej modlitwy, zadumy, uczcijmy pamięć tego wspaniałego człowieka. Usiądźmy. Kilka lat temu, kiedy pracowałem jeszcze w Niemczech, był pokaz filmu Katyń na Berlinale i dostaliśmy telefon od kanclerz Angeli Merkel, która nagle powiedziała, że przyjdzie ze swoim mężem, profesorem Joachimem Sauerem na pokaz filmu Katyń, żeby spotkać Andrzeja Wajdę i żeby mu coś powiedzieć. I przyszła, po tym filmie odbyliśmy krótkie spotkanie, na którym opowiedziała, jak w 1984 roku jechała całą noc ze studentami do Gdańska na pokaz tego filmu, żeby, jak twierdzi, poddychać wolnością. Ani w ząb nie zrozumiała dialogów, ale miała napisane sceny i wiedziała oczywiście bardzo dokładnie, o czym ten film jest, i on znaczył dla naszych niemieckich sąsiadów bardzo wiele. Chciałbym tę historyjkę zadedykować Andrzejowi Wajdzie, bez którego nie umielibyśmy chyba rozmawiać o tym, o czym dzisiaj właśnie debatujemy na tej konferencji. Ten dzień nie może minąć bez wspominania Andrzeja Wajdy, więc też się chciałem przyłączyć i powiedzieć zupełnie rozkoszną anegdotę o jego spotkaniu z Kurosawą, kiedy spytał, jak to jest, żeby w jaki ludzki sposób Japończyk zrobił film, który najbardziej oddaje istotę Macbetha. Skąd taka znajomość? To Kurosawa popatrzył na niego ze zdziwieniem. Mówi, ale pan wie, że ja skończyłem gimnazjum tokijskie, prawda? Andrzej Wajda był bardzo dumny ze swojego gimnazjum radomskiego, które uważał było większe niż Radom.